Siemka, dziś Wam przedstawię, jak skonfigurować Virtual DJ Pod, na przykład streaming czy loop, prowadzenie audycji w radiu internetowym. No i proszę będzie włączyć program, ja mam akurat najnowszy, no ale każdy jeden tak samo się nawet, pod Windows 7 tak samo się ustala wszystko. Będą gdzieś inne te opcje. Wchodzimy tutaj, zakładka Broadcast, czyli tam na radio. Wybieramy radio serwer. Tutaj wiem shortcast, tutaj możemy co chcemy wpisać, bo można mieć kilka konfigów, ja mam kilka stacji, no to możemy sobie ustawić co chcemy. Tutaj wpisujemy IP liczbowe lub domenę, zależy co kto ma. Tu wpisujemy port, ja mam akurat taki, aby wiecie mi jak tam bądź, jeżeli macie na slotach, chciałby S3 slotek, czy S1 mniejsza z tym. Tutaj login, jeżeli macie sprecyzowany tak ja mam, to musicie swój wpisać, jeżeli macie domyślne, to zostawcie source, czyli po prostu domyślne ustawienia. Tutaj hasło na serwer. Tu macie co chcecie wpisać, nie jest to istotne. Tutaj jest co chcecie, nazwa audycji czy coś, co chcecie. To wszystko jedno. Jeszcze coś takiego tutaj mamy jak bindy. Tutaj sobie możemy ustawić ściszenie mikrofonu, nie? Może to wpiszę w opisie. Zresztą widzicie jak tutaj jest. Tutaj macie przykład, że wyciszy i podgłosi mikrofon na fulla, a muzyka ma tylko 13%. To można też dowolnie ustawić. Dwójka robimy się odwrotnie, włącza na fulla po prostu muzykę i powinno włączyć mikrofon, czyli 0%, tak jakby. I to by podejrzewam było na tyle z konfiguracji. Tutaj mam playlistę, możemy co chcemy tu dodać sobie, swoje MP3, słówek po prostu lewy, prawy. Lub na przykład możemy ustawić sobie ręcznie przestawiać mikrofony, na przykład. No, zaprezentuję jak działa po prostu windowanie. Wcisnę sobie przed jedynkę. Ustawiam na fulla, ale dwójkę już mikrofon włącza, jak widać. Jedynka podgłoszona fulla, dwójka włączony. Tutaj wiadomo, możesz dodać sobie, ładujesz playlistę. Prawy, no się tego. No, zrobiłem to ustawiam dobrze. Zrobimy teścik taki prosty. Gra coś sobie coś. Wcisnę dwójkę. No i wyciszę nagle mikrofon. Dobra, to by było z tego, podejrzewam na tyle. Możemy tu zrobić jakiś test z tego nawet. Ale już się uda się, jeszcze w sumie tak, spróbujmy się połączyć na chwilę do siebie. Ale tutaj grać nie będę w tej chwili. Na którymś, na przykład na tym. Jak widać połączyło mnie. Prawie sprawiła konfigurację. Już by była normal audycja. Już na pewno mój pokój, na którym połączyłem się, czy na tym, czy na tamtym, no zobaczę. No na tym, jak widać, jest na żywo. I jakbym teraz puścił muzykę, to wszystko będzie tutaj grało ładnie. Po prostu nie mam czasu na takie rzeczy. To się rozłączymy, żeby grał sobie pilot. No, ogólnie dzięki za uwagę. Jeszcze przy okazji chciałem powiedzieć, że tu macie dużo poradników, w tym generatory. Jak ktoś ma własne radio, ale nie ma pojęcia o programowaniu, to może sobie wejść tutaj. I otworzymy gotowe playery, można sobie kod wygenerować jaki się chce na przykład. Otwarzasz na przykład jakiś IP server, wpisujemy port oczywiście, wybieramy shortcast 2. Tu czy chce mieć autoodpalanie muzyki, jeżeli nie chcemy, dajemy off, jeżeli chcemy mieć zawsze nacisk. To najlepiej mieć na on, kolory wiadomo. I możemy też dać własne tło do tego, jak widać, daje się w tych formatach. Przezroczysty, czyli tak zwany blue. No i pionowy poziomy podejrzewam player. Zostałoby na tyle. Tutaj możecie uzyskać pomoc wszelaką na tym forum. Polecam się zarejestrować jak najbardziej. Zareklamować coś możecie. Też uzyskacie na tym pokoju, na ich szczacie po prostu pomoc. No to dzięki za uwagę. Czekajcie na następne poradniki. Siemaneczko.